Wolisz metki czy wygodę? Oto pytanie, które zadałam naszym gwiazdom. Wbiła mi szpileczka, nie? Wiesz co, ja lubię metkę, ale ja też uwielbiam sieciówkę i ja to zawsze powtarzam. Ja nie mam czegoś takiego, że ja muszę mieć po prostu mega drogie rzeczy, to z pierwszej kolekcji. Coś, co mi się podoba, coś, co mi odpowiada po prostu. O Jezu, no to jest trudne. Kiedyś metka i w sumie teraz też, bo wiem, ja stawiam na jakość, żeby te rzeczy służyły mi latami, ale to też jakby cena nie zawsze idzie, z jakością, prawda? Więc to i to, pół na pół. Co jest ważniejsze, metka czy wygoda? Wygoda oczywiście. Jakość, przede wszystkim jakość. Metka myślę, że gdzieś tam jakaś tam późniejsza sprawa. Szczerze mówiąc, od zawsze była wygoda, ale nie ukrywam, że lubię gdzieś mieć markowe rzeczy, więc też na nie zerkam. Oj, zdecydowanie wygoda. Metka nigdy nie miała dla mnie żadnego znaczenia. Ważne, żeby mi się podobało i ważne, żebym faktycznie się w tym dobrze czuła. Jezu, ja niestety chyba powiem, że metka. Jakość jest ważna. Jakość, znaczy wiesz, ja bardzo przywiązuję wagę do jakości, dlatego że ja pracuję po wiele godzin. Przyszłam tutaj prosto po pracy ze swoim przyjacielem, więc nie wyobrażam sobie, że byłabym w sukience przez cały dzień i przyszła tutaj i była przepocona albo jakaś pozaciągana, albo poplamiona i tak dalej. No dla mnie ta jakość ma znaczenie, jakość materiału. I to wcale nie znaczy, że znane brandy mają dobre jakościowo rzeczy. Ja polecam Państwu polskie brandy, polskie marki, nie tylko projektantów, ale w ogóle polskie firmy produkujące odzież, które mają fantastyczne rzeczy, cudowne rzeczy, dobrej jakości, z takim pazurem, no dla każdego coś miłego. Także wspierajmy lokalnie naszych przedsiębiorców modowych, dlatego że moda jest trudnym biznesem i kto ma ich wspierać i ich talenty, jeśli nie my? Dokładnie. Tu jest ten haczyk, że polskie biznesy są fajne, ale zwykle są mniejsze i nie mogą konkurować z tymi dużymi, które mają duży nakład, mogą sprzedawać rzeczy taniej. Myślę, że mają problem przede wszystkim z zatrudnianiem agencji, które promują, agencji PR-owych, agencji eventowych. Nie mają pieniędzy zgromadzonych, bo w naszym kraju nie było sukcesji, nie mają pieniędzy zgromadzonych na reklamy, na kampanie. To jest bardzo trudne, dlatego my indywidualnie i ty, i ja, i każdy z Państwa może pomóc takiej firmie się rozwinąć, zwłaszcza jeżeli cenimy to, co robią. Okay.